przedstawioną sesję Rady Gminy. Ja bardzo serdecznie witam Państwa radnych. Stwierdzam, że obrady sesji są prawomocne. Obecni są wszyscy radni, czyli 15 radnych. Bardzo serdecznie witam pana Sławomira Krzysztofskiego, wójta gminy Jałów, panią sekretarz Moniki Gałązkę, panią skarbnik Małgorzatę Łaskowską, pana mecenasa Tomasza Kubiuka. Bardzo serdecznie witam panią Anę Tarczyńską, dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu, panią dyrektor Biblioteki Gminnej Justynę Skiemią, panią dyrektor kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Jodyńską i pana dyrektora Andrzeja Duchle, dyrektora Regionalnego Muzeum im. Zygmunta Krasińskiego. Witam bardzo serdecznie Państwa sołtysów. Witam mieszkańców gminy Jan. Również panią Anetkę i pana Rafała. Państwo radni otrzymali porządek dzisiejszych obrad. Czy szanowni radni wnoszą uwagi do zaproponowanego porządku? I tak, pan wójt, bardzo proszę. Panie przewodniczący, ja chciałbym wnieść do porządku obrad projekt uchwały pod numerem 275, tak żeby nam się tutaj numeracja zgadzała, czyli po punkcie 14 projekt uchwały. Ponieważ wczoraj byłem u pana starosty w Częstochowie i wczoraj otrzymałem takie pismo z prośbą o współfinansowanie zadania drogowego, o którym już państwu mówiłem, modernizacja ciągu drogowego na odcinku droga powiatowa Powieńczyce Żura Lipnik i jest to dofinansowanie do projektu. Projekt ten już został, konkurs na projekt rozstrzygnięty. Projekt kosztuje 192 tysiące złotych. Nasz wkład, czyli naszej gminy, jest proporcjonalny do długości trasy przebiegającej przez naszą gminę. Wynosi 37 115 zł. Dlatego pozwoliłem sobie państwu przedłożyć ten projekt, tylko państwo macie przed sobą wraz z pismem pani dyrektor Bożeny Zalewskiej. Także bardzo bym prosił, jeśli będzie taka możliwość, żeby to wprowadzić, ponieważ od tego zależy szybkość realizacji tego zadania, bo robimy to wspólnie z trzema gminami, z Tobem i z Przyrochem. Także bardzo proszę o przyjęcie tego punktu. Dziękuję. Tak, bardzo proszę. Mam takie pytanie, bo na ostatniej Komisji Oświaty padł wniosek tutaj od radnego Adama Ciechlaka do przewodniczącego Komisji Oświaty o to, żeby przygotować uchwałę na tą sesję w sprawie tych obwodów szkolnych. Czy nie będzie brana pod uwagę ta uchwała? Żaden wniosek nie wpłynął. To nie był wniosek na Komisji Oświaty i Kultury. Była to rozmowa. Nie na Komisji Oświaty i Kultury. Wspólnej, tak, z Komisją Budżetu i Finansów. To nie był jako wniosek. Pani przewodnicząca, ja przypomniałem sobie, że to ja spytałem Adama, czy on stawia wniosek do pana przewodniczącego. Pan Adam, radny pan Adam Ucieklak, potwierdził to, że tak, stawiam wniosek do pana przewodniczącego.
Coś mi tu już... Nie, ja już odpowiem. Nie wpłynął wniosek formalny, musi wpłynąć na piśmie. Przepraszam bardzo. Wniosek formalny musi wpłynąć na piśmie i musi to zgłosić czterech radnych. Z tego co wiem, pytałem nawet wczoraj pani Anetę, czy taki wniosek wpłynął, bo byłem przygotowany na przygotowanej komisji, żeby zaopiniowała tę uchwałę. Taki wniosek nie wpłynął. No więc chyba dlatego nie ma tego wniosku. Komu się zgłasza wniosek? Tak, i składa się po piśmie. Osoba... No i powinna go złożyć na piśmie. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pani radna Anita Kaczmarek. Pani przewodnicząca, państwo radni, ja mam ten wniosek. Ja mam tylko skromne zapytanie. Dlaczego dziś ta sesja, nie wczoraj, nie jutro, a dzisiaj mamy oktawę Bożego Ciała. Nie jestem świętą, ale tradycja wianków jest w naszym narodzie. I mamy troszeczkę tak rozgorywanie. Dziękuję bardzo. Sesja miała być pierwotnie, tak jak mówiłam i zapowiadałam na jednej z komisji 24 we wtorek, ale w związku z tym, że jest to sesja absolutoryjna, a przewodniczący komisji rewizyjnej, pan Jerzy Dudek, 3 dni teraz był nieobecny, był uczestniczył w szkoleniach, w związku z powyższym ta sesja została przesunięta na dzisiaj. Były to również, był to termin również uzgodniony z panem wójtem, ponieważ no, to nie jest, że można sesję zwołać się w każdej chwili, o każdej porze dnia. Myślę, że do godziny 17.30 czy do 17.00 wszystkie uchwały mamy omówione, zatwierdzone, zaopiniowane przez komisję, więc mam nadzieję, że uda nam się pogodzić jedną uroczystość z drugą i również z wiankami. A dlatego nie mogła być we wtorek, ponieważ we wtorek o godzinie 16 było wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego, w którym i pan wójt, i ja, i jeszcze inni radni, żeśmy uczestniczyli z mieszkańcami, ponieważ było to opublikowane dużo wcześniej w prasie, więc nie można tego terminu było już zmienić. A pan wójt był tam po prostu niezbędny do wyjaśnienia pewnych kwestii. Dlatego ten termin został przesunięty. Czyli... już minutkę. Jeszcze chciałabym naszemu koledze radnemu odpowiedzieć panu Piotrowi Zatronowi. Panie Piotrze, zgłaszając wniosek, trzeba sprawdzić, zapoznać się z pewnymi ustawami, czyli z prawem. A w tej sytuacji zapisy dzieci do klasy pierwszej odbywają się do 30 kwietnia. Każdy rodzic ma prawo zapisać. Ruch służbowy w oświacie obowiązuje do 31 maja. Wtedy to jest to ostateczny termin nawiązywania, rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami. Z przeniesieniem nauczyciela i z wszystkimi formami dotyczącymi zatrudnienia. W związku z powyższym było to zrobione za późno. Dziwię się bardzo, że w tej sytuacji, kiedy pan wójt dla dobra dzieci, nie bacząc na to, że trzeba wydać z kasy pieniążki, wyraził zgodę w myśl ustawy, jaką podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w październiku, że w klasie pierwszej od 1 września na rok szkolny 2014-2015 nie może być więcej dzieci niż 25 osób. Wychodząc naprzeciw i dzieciom, i ustawie, pan wójt w projekcie organizacyjnym zespołu szkolno-przedszkolnego w Janowie zatwierdził zgodnie z prawem do 31 maja 3 klasy pierwsze. Tak jak mówi ustawa, którą podpisał pan prezydent,
pierwszeństwo w zorganizowaniu klasy mają dzieci sześcioletnie. I z tych właśnie dzieciaków sześcioletnich będzie utworzona jedna klasa, natomiast z pozostałych dwie klasy. I tak też się stało. Składany wniosek przez kolegę Adama Czyklaka radnego był już po ustawowym terminie. Więc myślę, że jest to dla dobra dzieci. Szkoda, że dzieci i ich rodzice przeżywali ostatnimi dniami pełno niepokoju, że te dzieci mają być przenoszone do innych szkół z dwóch miejscowości. Myślę tutaj o, mówię o dzieciach z Piasku i z Apolonki. Uważam, że byłoby to nie w porządku, aby to robić w tej chwili. Takie rzeczy planuje się zgodnie z przepisami. Dlatego, tak jak jeszcze powiedział tutaj pan przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Henryk Srokosz, musi również wpłynąć wniosek. Projekty uchwał przygotowuje pan wójt, ale na wniosek radnych, jak również sam, jeżeli widzi taką potrzebę. Myślę, że ten temat zamknięty. Sprawa jest zamknięta na najbliższy rok szkolny. Jeżeli trzeba będzie w przyszłości, radni mają prawo zgłaszać różne propozycje i podejmować różne uchwały o zmianie obwodów szkół w naszej gminie. Póki co do szkoły w Janowie uczęszczają dzieci z 10, Sołec, do szkoły w Lukoszance z 7, do Lusławic z 5. I na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości takiej zmiany. Dziękuję. Proszę pana, pani przewodnicząca, że niech traktuje się na równo dzieci z Ligoczanki, z Wrocławic, a z Janowem. Nie rozumiem. Tak, pani przewodnicząca, bo tam na przykład w Janowie, tutaj w Janowie otwiera się trzecią klasę, a w Ligoczance i w Wrocławicach utrudnia się naukę dzieciom, a mianowicie tym, że łączy się klasy. Po prostu to jest nierówne traktowanie dzieci. A odkąd jestem radnym, cały czas słyszę oszczędności, oszczędności. Ciekawe, gdzie pan tu widzi, panie wójcie, jakieś oszczędności? Panie radny, powiem tak. Dziękuję, dobrze, dziękuję. Ale jak chcę panu powiedzieć? Oszczędności można znaleźć gdzie indziej i była taka możliwość bez zrobienia krzywdy zarówno dzieciom, jak i nauczycielom. Nie, nie było takiej możliwości. Taka możliwość była. Nie została podjęta taka uchwała, taki projekt był przygotowany, ale temat też uważam za zamknięty, bo w tej chwili nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jest to sprawa przyszłości przyszłych radnych. I nie można mówić, że krzywdzi się jedne dzieci, a inne się faworyzuje. Nie, to trzeba głośno mówić. Tak nie, jest. Proszę pana. Tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje, proszę pana. W takim razie przechodzimy. To jest po punkcie 14, czyli będzie projekt uchwały 275 jako 15. A 15 będzie 16, potem 16, 17 i kończymy na 18. Czyli projekt uchwały numer 275 łamane przez 45, przez 14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na realizację zadania na drogach powiatowych pod nazwą Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP 1039S Kobyłczyce Żura Lipnik. Ja pozwolę sobie jeszcze powitać panią Marzenę Maniuszewską, radną powiatu częstochowskiego, członka zarządu. Również dzisiaj w powiecie odbywała się sesja, też absolutoryjna,
Także wszystko w porządku. Gratuluję, że zarząd uzyskał również naszą. Przepraszam bardzo Państwa. Czy do tego porządku Państwo radni wnoszą jeszcze uwagi? Nie widzę. W takim razie za chwileczkę przystąpimy do głosowania. Zgodnie z tym, co powiedziałam, Państwo radni otrzymali mandaty. Temat głosujemy mandatami. W momencie opuszczamy, kiedy mówię dziękuję. Po zakończonych obradach mandaty Państwo zwracacie Pani Anetce, również podpisując zwrot. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad? Kto jest za? Przepraszam bardzo, zaproponowanego, ale z tą nową uchwałą. Tak, wpisaliśmy ją. No wpisaliśmy ją jako punkt 15. Przed chwileczką tłumaczyłam. Kto jest za? 14 radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie porządku z 43. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2014 roku oraz przyjęcie protokołu z 44. sesji Rady Gminy z dnia 6 maja 2014 roku. Czy Szanowni Radni wnoszą uwagi do tych dwóch protokołów? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Protokół z 43. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2014 roku. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu? 14 radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący się. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. I proszę teraz o przyjęcie protokołu z 44. sesji z dnia 6 maja 2014 roku. Kto jest za? 14 radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie z prac Komisji Rady, które przedstawią przewodniczący poszczególnych komisji. Może pozwolę sobie zacząć od kobiet. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Opieki Społecznej, Panią Danutę Kops. Szanowna Pani Przewodnicząca, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego w roku 2013 odbyła 6 posiedzeń w swoim składzie i 8 posiedzeń Komisji Wspólnej. Komisja liczy 7 członków zawodowych. Danuta Kołodzia, przewodnicząca, pani Joanna Ścigaj, reszta do składu Komisji Zdrowia w miejsce pani Małgorzaty Grzywna. Uchwała w tej sprawie została podjęta na sesji w dniu 6 maja 2013 roku. Pan Paweł Stefaniak, pan Krzysztof Szczepanek, pan Piotr Zaton, pan Jerzy Dudek, pan Józef Kalewski. Praca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego obejmowała w 2013 roku współpracę z instytucjami podlegającymi Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, analizę projektu budżetu gminy na 2013 rok, opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2013 rok, omawianie projektu uchwał na sesję i pisanie wniosków według potrzeb. Członkowie komisji przyjęli sprawozdania dotyczące zakresu bezpieczeństwa publicznego za 2012 rok na terenie gminy Janów przygotowany przez posterunek Policji w Olsztynie i prezesa OSP gminy Janów, realizacji pomocy terapeutycznej dla mieszkańców gminy Janów w 2012 roku, działalności gminnej komisji do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii gminy Janów w 2012 roku, pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie i przy realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Janów w 2012 roku. Pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Janowie za
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniach zajmowała się bieżącymi sprawami dotyczącymi opieki społecznej, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Dział Opieka Społeczna na spotkaniu komisji omawiano projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach oddziałania 711 rozwój i powszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej priorytetu 7 programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Janów na lata 2013-2015. Komisja zapoznała się z następującymi sprawami. Wykorzystaniem środków przeznaczonych na świadczenia społeczne z potrzebami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Janów z aktualnymi przepisami dotyczącymi form pomocy społecznej udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej były to świadczenia pielęgnacyjne, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, stałych, celowych, dodatki mieszkaniowe. Ze sprawozdaniem zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto na spotkaniach komisji omawiano pomoc społeczną i bytową mieszkaniową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, a także problem dożywiania dzieci ze szkół z terenu gminy Janów oraz rozdzielania żywności z programu europejskiego PEAD. W udziale Służba Zdrowia członkowie komisji zapoznali się z działalnością punktu konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Janów. Podjęto temat utworzenia grupy AA na terenie gminy Janów. Bieżącymi pracami i wydatkami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia gminy Janów w 2013 roku omawiał pełniący obowiązki dyrektora w Janowie pan Mirosław Wójt. Omówiono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodków Zdrowia gminy Janów w sprawie zatrudnienia kardiologa. Uchwała nr 223/36/36. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdania finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodków Zdrowia gminy Janów za 2012 rok. Zapoznano się z planem działania przez pana Mirosława Dula, pełniącego obowiązki dyrektora SPZO w Janowie. Omawiano sprawę funkcjonowania powodu ratunkowego na terenie gminy Janów. Odbyło się spotkanie z kierownikiem Tomaszem Czechem z pogotowia ratunkowego w Częstochowie i członkiem zarządu powiatu częstochowskiego panią Marzeną Maniszewską. Ponadto analizowano potrzeby i funkcjonowanie ośrodków zdrowia w Żurach, w Janowie i w Wyszanowicach. Zapoznano się z ich bieżącymi remontami i potrzebami, co radni mieli okazję zobaczyć na objazdowych posiedzeniach komisji. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne w gminie Janów członkowie komisji poruszali temat bezpieczeństwa publicznego w gminie Janów, zapoznali się z bieżącymi potrzebami służb pracujących na rzecz bezpieczeństwa publicznego, a także omawiano rozliczenie wydatków poniesionych na ochotnicze straże pożarne w gminie Janów do września 2013 roku. Referowali poszczególni prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Janów oraz poruszano problem organizacji zawodów strażackich w gminie Janów w 2013 roku. Komisja skierowała do pana wójta wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2014 rok środków finansowych na zwiększenie liczby godzin dla terapeuty do spraw uzależnień pani Marzeny Pierz. W 2013 roku Komisja Zdrowia zaopiniowała następujące wnioski, które wpłynęły do budżetu gminy na 2014 rok. Ochotnicza Straż Pożarna Wyszczanowice wnioskowała kwotę około 35 tysięcy na remont beczki w samochodzie pożarniczym. Mieszkańcy Wyszczanowic wnioskowali o uwzględnienie w budżecie środków na złożenie, na założenie CO w świetlicy wiejskiej w Wyszczanowicach. Ochotnicza Straż Pożarna Janów wnioskowała o kwotę 150 tysięcy na zakup nowego samochodu bojowego. Ochotnicza Straż Pożarna Żura wnioskowała o 250 tysięcy na zakup nowego samochodu. Ochotnicza Straż Pożarna Piastu wnioskowała o zabezpieczenie środków pieniężnych na spłatę zobowiązań w łącznej kwocie 36 880 zł, 27 500 to jest dla firmy Romex, 9380 firma Kabel.
ze wszystkich posiedzeń zostały sporządzone protokoły, do których załącznikiem jest lista obecności podbierająca udział w posiedzeniach komisji. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego ocenia pozytywnie współpracę z pozostałymi komisjami Rady Gminy Janów. Za udział w pracach komisji, współpracę oraz zaangażowanie w tematyce dziękujemy pani przewodniczącej, panu wójtowi, radnym, pani sekretarz, panu prawnikowi, pani skarbnik, pani inspektor do spraw obsługi Rady Gminy Janów oraz wszystkim instytucjom podlegającym komisji współpracujących na co dzień z komisją. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów pani radna przewodnicząca. Komisja Budżetu i Finansów obradowała w ciągu roku 2013 10 razy. Głównym tematem obrad komisji było omawianie i opiniowanie uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy. Komisja zaopiniowała 38 uchwał budżetowych. Obradowano nad sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za rok 2012 i gospodarką finansową gminy za pierwsze półrocze 2013 roku. Obradowano nad wydatkami związanymi z oświatą, gdzie przedmiotem dyskusji były projekty uchwał wniesione przez grupę radnych. Również omawiano wydatki ponoszone w ramach innego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki związane ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Komisja brała udział w 5 posiedzeniach wspólnych wszystkich Komisji Rady Gminy, gdzie omawiano budżet na rok 2013, przekształcenie Szkoły Podstawowej w Okoczance i Szkoły Podstawowej w Lusławicach w Filię, zatwierdzenie planów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków i projekt budżetu na rok 2014. Ponadto komisja brała udział w 2 posiedzeniach objazdowych terenu gminy, których celem było zapoznanie się ze stanem realizacji przeprowadzonych inwestycji, a także poznanie potrzeb odwiedzanych placówek. Podczas objazdu odwiedzono ośrodki zdrowia w Janowie, Wyszczanowicach, Żurawie, boiska w Złotym Potoku i przy Szkole Podstawowej w Gorczance, parkingi przy Kościele w Żurawiu i przy Stawie Amerykan w Złotym Potoku, świetlice w Pawienicach, Lichniku i Teodorowie, plac zabaw w Wyszczanowicach Dwór, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Dom Nauczyciela w Wysławicach, Budynek OSP w Piastu i w Szczarowicach, Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Żurawiu, Szkolne Stronnictwo w Siedlcu, poznano także stan dróg gminnych na odcinku Żuraw Okrąglik, Góry Gorzkowskiej, Kucisko. Na początku roku komisja pracowała w 5-osobowym składzie: Jerzy Dudek, Robert Lipowicz, Jadwiga Michalik, Artur Sławosz, Krzysztof Szczepanik. Uchwała Rady Gminy nr 194 z dnia 6 maja 2013 roku dokonano zmiany w składzie komisji, powołując 2 radnych, panią Joannę Ścigaj i pana Henryka Sochosza. W posiedzeniach komisji uczestniczyli przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Grzybna, wójt gminy pan Sławomir Krzyszkałowski, skarbnik gminy pani Małgorzata Laskowska, sekretarz gminy pani Monika Gałąska. Ze wszystkich posiedzeń zostały sporządzone i zatwierdzone przez komisję protokoły. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury pana radnego Henryka Sochosza. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy w Janowie za 2013 rok. Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Janów wchodzi 11 członków. Komisja w 2013 roku obradowała 15 razy. W tym odbyło się 8 posiedzeń stałych, 2 wyjazdowe i 5 posiedzeń wspólnych wszystkich Komisji Rady Gminy Janów. Do przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury wpłynęły pisemnie 2 skargi, 2 interpelacje i 1 wniosek. Skargi i interpelacje zostały załatwione pozytywnie przez pana wójta i panią sekretarz. Natomiast wniosek został przekazany kompetentnej osobie i do końca roku kalendarzowego do Komisji Oświaty i Kultury nie wpłynęła odpowiedź na złożony wniosek. Komisja Oświaty i Kultury na swoich posiedzeniach omawiała opiniowanie uchwał budżetu jednostek oświatowych i jednostek kultury gminy Janów na 2013 rok. Trzeba nadmienić,
że początek roku wskazywał na trudności finansowe placówek oświatowych z założeniem, że miesiąc listopad i grudzień pracownicy oświaty mogliby pozostać bez pensji. Dzięki zaradności pana wójta tak się nie stało. Dwa posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury poświęcone zostały sprawie połączenia szkół Sławice i Goczanka w jeden zespół szkół gminy Jan, a w tych miejscowościach utworzenia placówek filialnych. Utworzenie placówek filialnych zmniejszyłoby koszty wypłaty godzin wyrównawczych dla nauczycieli. Uchwała zaopiniowana pozytywnie przez Komisję Oświaty i Kultury, poddana pod głosowanie na sesji Rady Gminy, nie została przyjęta. Komisja Oświaty i Kultury na kolejnym posiedzeniu omawiała przygotowania do imprez plenerowych w gminie Janów oraz imprez patriotycznych, organizowanych przez gminę wspólnie z Ośrodkiem Kultury, Biblioteką i Muzeum imieniem Zygmunta Krasińskiego. Przedstawiony projekt organizacji imprez przez pana wójta został przyjęty przez komisję pozytywnie. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury wraz z członkami tej komisji napisali wniosek do gminnej komisji PA pod tytułem Wszystkie dzieci nasze są, który uzyskuje dofinansowanie, i Komisja Oświaty i Kultury jest współorganizatorem wraz z opisem Dnia Dziecka. Na wspólnym wyjazdowym posiedzeniu Komisja Oświaty i Kultury rozpatrzyła interpelację mieszkańców wykupionego domu nauczyciela w Wysławicy. Interpelacja została omówiona z panem wójtem i pozostałymi członkami rady. Została załatwiona pozytywnie. Dyrektorzy poszczególnych jednostek oświatowych złożyli sprawozdanie Komisji Oświaty i Kultury ze sprawdzianu i egzaminu w szkołach podstawowych i gimnazjum. Średni wynik z egzaminu w 2013 roku w gimnazjum w Piastu to 40%, w zespole szkolno-przedszkolnym w Jadowie to 22,32%, szkoła podstawowa Lgoczanka 28,36%, szkoła podstawowa Lusławice 25,68%. Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych oświadczyli, że w czasie wakacji nie będą prowadzone żadne zajęcia wypoczynkowe. Niektóre placówki w czasie wakacji przystąpią do małych remontów. Na powakacyjnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury zostały omówione imprezy plenerowe w gminie Janów, organizowane przez SOKI z bibliotekę oraz niektóre sołectwa. Pan wójt poinformował, że do dużych imprez organizowanych na Błoniach Złotopotockich dołożył parę złotych na odkamarzanie i inne techniczne remonty. Impreza Lato Filmowe, Święto Pstrąga oddane zostały w komercję i się sprawdziły. Przebiegały spokojnie i bezpiecznie i nie odbiegały od lat ubiegłych. Nadmienił, że po raz pierwszy udało zorganizować się dużą imprezę z gwiazdami muzyki disco-polo, do której gmina nie dołożyła własnych funduszy. Sołtysi złożyli sprawozdanie o imprezach organizowanych przez Rady Sołeckie, a takie odbyły się w Pabianicach, Lipniku, Bystrzanowicach, Siedlcu, Skowronowie oraz Dożynki w Jurajskim Grodzie w Piastu. Sołtysi poinformowali komisję i pana wójta, że takie lokalne imprezy mają rację bytu, ponieważ integrują mieszkańców oraz tworzą więź mieszkańców do pracy, zabawy i nawiązują do dawnej tradycji, tak zwanych wiejskich potańcówek, majówek czy nocy świętojańskiej. Dyrektor Sokis poinformowała komisję o pracy z dziećmi w czasie wakacji, gdzie były udostępniane wszystkie pracownie Sokisu. Instruktorzy prowadzili również zajęcia w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych oraz na boiskach sportowych. Dyrektor biblioteki poinformowała komisję o pracach z dziećmi w bibliotece oraz w punkcie filialnym w Żurawie. W bibliotece nie tylko czytano książki, ale były prowadzone inne zajęcia edukacyjne. Pan dyrektor Muzeum im. Zygmunta Krasińskiego odbył w działalności statutowej wspólnie z gminą i biblioteką przygotował uroczystość patriotyczną z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych przedstawili stan przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Omówiono wykonane remonty w tych placówkach i wykazano braki, co winno być w pierwszej kolejności zrobione. Ogólnie stan przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego oceniono pozytywnie. Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała wnioski do budżetu na rok 2014
przedstawione przez dyrektorów szkół i jednostek kultury. Omówiono również sprawy kiermaszu świątecznego. Przewodniczący w imieniu Komisji Oświaty i Kultury składa podziękowanie dla pana wójta, pani skarbnik, pani sekretarz, pani kierownik ZOPO oraz dyrektorom za uczestniczenie w posiedzeniach komisji i udzielanie wyczerpujących informacji oraz dla pani przewodniczącej i wiceprzewodniczącego, którzy poświęcają swój czas, również uczestniczyli w posiedzeniu. Wszystkie posiedzenia komisji były protokołowane. Protokoły są dostępne do wglądu w Biurze Rady Gminy. Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana radnego Pawła Stefaniaka, przewodniczącego Komisji Aktywizacji Społecznej, Kultury Fizycznej i Sportu Turystyki. Sprawozdanie z prac Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki za rok 2013. W skład Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki stanowi 7 osób, przewodniczącym komisji Pawłem Stefaniakiem i 6 członkami. Włodzimierz Kozik, Robert Lipowicz, Artur Sławosz, Henryk Sokosz, Danuta Tomca i Krzysztof Szczepanek. W ciągu roku komisja uczestniczyła w 11 posiedzeniach, w tym 8 wspólnych posiedzeniach Komisji Radnej Gminy Janów. Udział członków w komisjach zawiodło wynosić około 83%. Porządek obrad i sprawozdanie z jego realizacji na każdym z posiedzeń zostały przedstawione w protokołach. Protokoły sporządziła pani Aneta Zasun. Podczas pierwszego spotkania dnia 28 lutego 2013 roku Komisja Aktywizacji Społecznej Sportu i turystyki skupiło się na planie pracy komisji na rok 2013 rok, a także na zatwierdzeniu sprawozdania z prac komisji za rok 2012. W kolejnych punktach posiedzenia komisja skupiła się na planie, które są realizowane na terenie gminy Janów, przygotowanie gminy Janów do sezonu turystycznego. W dniu 7 marca 2013 roku Komisja Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki spotkała się w celu omówienia zapotrzebowania finansowego dla możliwości lepszego funkcjonowania i rozwijania aktywności społecznej, wykorzystanie funduszy alkoholowych, inicjatywy lokalne, reformowany PO, sekretarz gminy Janów pani Monika Gąska, inspektor do spraw OC pan Rafał Szczeczek. W spotkaniu uczestniczyła pani prezes Koła PZN w Częstochowie, przedstawiona potrzeby i sposób pomocy dla Polskiego Związku Gminy. Posiedzenie komisji dnia 10 czerwca 2013 roku należało spotkanie z właścicielami gospodarstw turystycznych i gastronomicznych w celu poprawy współpracy, stosunku na lepszy rozwój wszystkich gminy Janów, utworzenie domowych podstaw dla gospodarstw agroturystycznych i gastronomicznych, poprawa stanu porządku na szlakach turystycznych. Podczas spotkania został ustalony kolejny termin spotkania roboczego z właścicielami dla gospodarstw agroturystycznych i gastronomicznych na 26 lutego 2013 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Józefa Kawieckiego, przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Komisja Gospodarcza po rezygnacji z pracy tej komisji radnego Włodzimierza Kozika liczy 9 członków. Józef Kawiecki, przewodniczący Komisji Gospodarczej, Alina Kaczmarek, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Jadwiga Michalik, Henryk Srokosz, Piotr Zaton, Jerzy Dudek, Krzysztof Szczepanek, Artur Sławosz, Adam Ciebra. W 2013 roku Komisja Gospodarcza odbyła 6 spotkań. Dwukrotnie brała udział w posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy Janów. Jeden raz obradowała wspólnie z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Posiedzenia Komisji Gospodarczej oprócz członków Komisji zaproszonych gości brali udział mieszkańcy naszej gminy, którzy w sprawach różnych przedstawiali swoje wnioski i problemy. Dnia 19 lutego 2013 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Gospodarczej. Komisja zapoznała się ze stanem prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odbyła się szeroka dyskusja nad sposobem wykonania uchwały w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Janów. Przyjęto sprawozdanie z pracy Komisji za 2012 rok oraz plan pracy Komisji na 2013 rok. Dnia 11 marca 2013 roku odbyło się drugie posiedzenie Komisji Gospodarczej. Na tym posiedzeniu komisja omówiła i zaopiniowała uchwały przygotowane na najbliższą 31 sesję Rady Gminy Janów. Chodzi tutaj o tak zwane uchwały śmierciowe od numeru 189 do 193. Dnia 11 kwietnia 2013 roku Komisja Gospodarcza uczestniczyła we wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy Janów. Podczas posiedzenia pan Michał Napora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka ZOO, przedstawił wniosek o zatwierdzenie taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Radni pozytywnie zaopiniowali przedłożony wniosek. W dalszej kolejności dokonano analizy budżetu gminy na 2013 rok celem rozpatrzenia wniosku z dnia 26 marca 2013 roku złożonego przez grupę radnych. Wniosek dotyczył znalezienia w budżecie gminy dodatkowych środków finansowych na oświatę. Pan wójt przedstawił swoją propozycję radnym. Propozycja została zaopiniowana pozytywnie. Dnia 29 kwietnia 2013 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Gospodarczej. Na spotkaniu pan Michał Napora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka ZO, zapoznał komisję i zaproszonych gości z działalnością zakładu. Przedstawił też plan rozwoju zakładu oraz podzielił się swoimi problemami związanymi z budową nowej oczyszczalni ścieków, a głównie ze sposobem pozyskania środków finansowych na tę inwestycję. Komisja już po raz kolejny rozpatrywała problem związany z przejazdem przez plac po byłej weterynarii w Janowie. Dnia 16 czerwca 2013 roku Komisja Gospodarcza obradowała wspólnie z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Podczas posiedzenia podsumowano akcję odśnieżania. Komisja zapoznała się ze stanem dróg gminnych po zimie. Zaproszeni goście w osobach pana Roberta Gęsiarza, zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Złoty Potok oraz pana Piotra Bąka, prezesa Koła Łowieckiego Knieja, zapoznali radnych i pozostałych gości zaproszonych na komisję ze szkodami poczynionymi przez zwierzęta leśne oraz sposobami dochodzenia odszkodowań przez rolników. Dnia 26 września 2013 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Gospodarczej. Komisja omawiała funkcjonowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janów. Pani Marta Unglik z działu gospodarki odpadami zapoznała komisję z wdrażaniem nowego sposobu selektywnej zbiórki odpadów na terenie naszej gminy. Udzieliła również odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych oraz zaproszonych gości. Komisja zapoznała się z problemami, jakie pojawiły się w związku z projektem nowego osiedla Zaborce 2 w Janowie. Następnie odbyła się szeroka dyskusja, podczas której radni i zaproszeni goście zgłaszali swoje uwagi odnośnie tego projektu. Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej odbytego w dniu 21 października 2013 roku pan Michał Napora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka ZO, omówił zmiany w sposobach finansowania budowy sieci i sięgaczy wodno-kanalizacyjnych. Komisja dokonała analizy wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku oraz zaopiniowała wnioski do budżetu gminy Janów na 2014 rok. Dnia 4 listopada 2013 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Gospodarczej. Komisja już po raz drugi zajmowała się tematem związanym ze sposobem finansowania budowy sieci i sięgaczy wodno-kanalizacyjnych. Pan prezes Michał Napora dokładnie zapoznał komisję zaproszonych gości z tym tematem. Po czym pan wójt oraz pan prezes przedstawili swoje propozycje. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony sposób finansowania budowy sięgaczy wodno-kanalizacyjnych. W dalszej kolejności omówione zostały stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 rok zaproponowane przez pana wójta. Komisja pozytywnie zaopiniowała tę propozycję. Po raz ostatni komisja obradowała na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy Janów, które odbyło się 5 grudnia 2013 roku. Na posiedzeniu tym radni omawiali budżet Gminy Janów na 2014 rok. Zgłoszone zostały uwagi i nowe propozycje odnośnie tego budżetu. Na każdym z posiedzeń komisja zajmowała się sprawami różnymi, rozpatrywała podania, wnioski oraz skargi mieszkańców. Omawiane były oraz opiniowane uchwały na najbliższą sesję. Na zakończenie można dodać, że w 2013 roku Komisja Gospodarcza musiała zmierzyć się z wieloma poważnymi tematami, wśród nich trzy wysuwają się na czoło. Pierwsze, budowa nowej oczyszczalni ścieków i sposób finansowania tej inwestycji. Wdrażanie w życie nowych zasad związanych z gospodarowaniem odpadami, tak zwane uchwały śmieciowe. I praca nad projektem nowego osiedla Zaborce
2 w Jałmowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję przewodniczącym za rozłożone sprawozdanie. Czy Państwo radni mają jakieś jeszcze zapytania? Nie widzę. Tak, proszę. Ja chciałbym się odnieść do pana przewodniczącego Komisji Oświaty, jeżeli czytał, że jeżeli żeśmy oddali te imprezy tutaj o lecie filmowym, samo o Bistro Polo, to tam przeznaczamy na tą imprezę parę groszy, jak to pan powiedział. No wydaje mi się, że to nie jest parę groszy, bo z tego co mam tutaj napisane, to koszt energii elektrycznej, tu jest dłonie złoty potok, to jest pokrywany z naszego budżetu. To nie jest to. To nie jest to. Ja chciałbym się zapytać, prawda? Ale to ja jestem wójtem, ja nie muszę się znać na wszystkich. Mogę odpowiedzieć. Koszt energii elektrycznej to jest energia, którą my sprzedajemy tym, którzy są na dłoniach i handlują. To jest koszt energii elektrycznej. No i to odkomarzanie i obstawy, zabezpieczenie, no to też nie jest parę groszy, bo to jest prawie 10 tysięcy. Zabezpieczenie biorą nasi ludzie, strażacy OSP z gminy Jamy. No ja rozumiem, to nie jest nasza impreza. A odkomarzenie, no ile odkomarzenie kosztowało? Pan przeczytaj. No 8 tysięcy. No, co tam? Jeszcze remont podłogi i właśnie zabezpieczenie pożarowe. To jest niemożliwe. Odkomarzenie kosztowało parę groszy. No tak jest, koszt lata filmowego, odkomarzanie, nagrody, remont podłogi, zabezpieczenie. A nie, remont podłogi, tak, bo podłogę zmieniliśmy w całości. To się zgadza. Na scena jest cała wymieniona, jak wiecie, wystarczy pojechać i zobaczyć, jak ona wygląda, a jak wyglądała. Nie można dopuścić do tego, że ktoś przed nas, bo scena jest nasza. Ale korzystali z naszej sceny, tak? Nie. Blisko Polo nie korzystało. Oni mają swoje sprawy. Lato filmowe, oczywiście. Tak. Ja się dziwię, moi Państwo, bo ja mówiłem, że lato filmowe poprzednio kosztowało 150 tysięcy. I było zaangażowane, był zaangażowany Sofis, był zaangażowany pan pełnomocnik. Wszyscy w tej chwili pracujemy w mniejszym zakresie. Oczywiście też jesteśmy zaangażowani, będę mówił o tym. Robimy coś innego. Jeżeli nie robimy tego, no to można zrobić coś takiego, jak tą sobotę widzieliście na rynku, promowaliśmy naszych nauczycieli i naszych zdolnych dzieci. Można to zrobić. Można się oczywiście doczepić do wszystkiego i do wszystkim znaleźć minus, prawda? No, lepiej wydać 150 tysięcy i sprawa załatwiona, niż odkomarzyć. No przecież wiadomo, że jak było lato bardzo dużo było komarów i lato było wilgotne, no to dosłownie tam to kosztowało, pani skarbnik, myślę, że nie więcej niż 2000 zł. To na tylu ludzi, którzy przyjechali, którzy się bawili, to myślę, że to jest warte wydania tych tysięcy. Ale to jest kwestia pana poglądu pana Zadonia, prawda? On może mieć inny pogląd i ma to wilgotne. Nie, panie wójcie, tylko ja cały czas trzymam się tego słowa oszczędności, co pan zawsze mówi. Oszczędności. Jeżeli nie jest to nasza impreza, to nie powinniśmy żadnych wkładów mieć. Tak to jak się pan wydaje, nie ja, jeżeli, jak to może pan ja inaczej myślę. Dziękuję. Ja myślę, że odkomarzanie to służyło nie tylko uczestnikom lata filmowego, ale mieszkańcom. Nam wszystkim, którzy tam przyjeżdżamy do Potoka i spędzamy czas rodzinnie. Przechodzimy. Jeszcze pan? Nie. W takim razie dziękuję również wszystkim radnym za aktywny udział, za pracę panu Wójtowi, koledze przewodniczącemu, wszystkim, którzy uczestniczą w posiedzeniach komisji. Bardzo proszę, przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie z prac pana wójta Sławomira Krzysztofskiego. Dziękuję.
drugie wypowiedzi. Ja tak jak zawsze na wstępie proszę Państwa po tym moim sprawozdaniu zwrócić uwagę na rzeczy, których być może przeoczyłem. Także, bo nie wiem, czy wszystko jest ujęte. Tu mamy 44. sesję Rady Gminy w Janowie. Następnie 7 maja spotkaliśmy się z przedstawicielami Ministerstwa Przedsiębiorstwa w sprawie rozbudowy i mieszkańcami w sprawie rozbudowy Siemiennicy z panem projektantem Sławomirem Langierem. Już prace projektowe są na ukończeniu. Finał powiatowego konkursu wiedzy Armii Krajowej odbył się w murach liceum. Gimnazjum. Rozstrzygnięcie przetargu na dowóz uczniów z terenu gminy Janów. No, proszę zwrócić uwagę na to, że te ceny są przez cały czas porównywalne, a nawet w 2013 roku była cena wyższa do 219 tysięcy. W tej chwili wartość tego przetargu opiewa na 212 tysięcy złotych. Ogłoszenie konkursu na kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. 17 czerwca powołana została komisja konkursowa i wykonała otwarcia złożonych ofert. Z uwagi na braki formalne obie kandydatury, bo dwie tylko były kandydatury, zostały odrzucone i konkurs będzie zgłoszony od nowa. Odbyło się 12 maja otwarcie ofert na budowę boiska sportowego w Złotym Potoku. I tutaj najniższą ceną była cena 883 tysiące złotych, jak widzicie Państwo u góry. Natomiast my mamy 759 tysięcy złotych, w związku z czym będziemy przetarg organizowali jeszcze raz, ponownie. Tu na tej sali odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie udziału w projekcie Prosument. Chodziło o kolektory, ale nie słoneczne, tylko pompy cieplne. Spotkanie w starostwie Stary Pokarz Samorządnictwa Przeciwpowodziowego w Gminie Dożyku Wisły i Odry prowadził pan starosta Przewodniczący Powiatu Częstochowskiego. Spotkanie organizacyjne z dyrektorami szkół oraz z dyrektorem SOPIS w sprawie organizacji Gminnego Dnia Dziecka. Spotkanie z dyrektorami w sprawie zatwierdzenia arkuszy na rok szkolny 14-15 odbyło się w dniach ustawowo 14 do 30 maja. U nas na to ma organ prowadzący miesiąc maj. Posiedzenie Gminnego Sztabu Kryzysowego w związku z prognozowanymi bardzo intensywnymi obawami deszczu i tutaj ci, którzy przedmówczyni wiedzą, jakie przedsięwzięliśmy środki, na szczęście odbyło się bez interwencji. Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu i tutaj kluby takie jak Klub Sportowy Dragon, Klub Runkowkowa i Klub Sportowy Złoty Potok dostały po 10 tysięcy złotych. Wszystkie, cała kwota została rozdysponowana. Tu była uroczystość Złote Wody. Mieliśmy 3 pary, które obchodziły ten długoletni jubileusz pożycia małżeńskiego. 15 maja odbyło się posiedzenie Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych.
15 maja odbyło się przedstawienie teatrzyków Żadu Oczko. Ci, którzy byli, na pewno potwierdzą, że było bardzo fajnie, dzieci były bardzo zadowolone. Aktorzy, nasi mieszkańcy sami tą dziwo bajkę przygotowali. I tutaj też nie chcę się specjalnie rozwodzić. 19 maja spotkałem się z rodzicami dzieci klas pierwszych, sześciolatków, tych trzech, które są ponad normatywne, to znaczy ci, którzy, rodzice, którzy mogą te dzieci dać do szkoły, a mogą ich nie dawać. Mogą jeszcze sobie rok poczekać. I to była jedyna możliwość, żeby przy zgodzie, wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu pójścia do szkoły, na otwarcie dwóch klas. Bo tak jak mówię, ustawa wyraźnie mówi, i tu pani przewodnicząca to podkreślała, że w klasie pierwszej nie może być więcej niż 25 uczniów. Mieliśmy uczniów 53, dlatego z tymi trzema rozmawiałem półtorej godziny, niestety bez skutku. W związku z tym byłem zmuszony wprowadzić, i to mówię zmuszony, to znaczy, że nie robiłem tego chętnie i mówię wszystkim otwarcie tu, wprowadzić trzecią klasę, bo innego wyjścia nie miałem. Spotkanie z organizatorami Jurajskiego Lata Filmowego. Już dzisiaj zapraszamy w dniach 18, 19, 20 lipca na Wonia pod hotelem Wilcic. Następnie odbyło się 21 spotkanie w Urzędzie Gminy Lejów w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Wystosowaliśmy list do marszałka i do Zarządu Krajowego Melioracji z prośbą o spotkanie. W najbliższym czasie będziemy mieli takie spotkanie, ponieważ doszliśmy do wniosku, że pojedyncze gminy no, nie mogą sobie z tym problemem poradzić, bo to są koszty ochrony zbyt duże, a rzeki nie płyną w jednej gminie, tylko rzeka płynie przez kilka gmin. Jeżeli ja na przykład w Janowie byśmy mieli dobrze prowadzoną gospodarkę wodną, a w Mstowie byłaby źle prowadzona, no to zaleje Mstów, prawda? Także trzeba to robić kompleksowo, dlatego też podjęliśmy taką decyzję, że będziemy się razem dobijali o to, żeby nas usypano. Tutaj 21 maja przede wszystkim mieszkańcy Ponika, ale i Janowa, i też inni mieszkańcy naszej gminy brali udział najpierw w mszy świętej, a później w uroczystości świętego Jana Nepomucena, oddanie tej kapliczki, która stoi przy 46 po lewej stronie, bardzo pięknie zrobiona, dużo osób uczestniczyło. 21 maja byłem w Urzędzie Marszałkowskim, podpisywałem umowę na organizację turnieju wszystkich piłkarskich. 23 maja przejąłem teren po stacji benzynowej CPN. Jeszcze to zdjęcie, żebyście sobie przypomnieli, jak ta stacja kiedyś wyglądała w środku Janowa. 24 maja na dole bardzo ładna impreza, wystawa fotograficzna, konkurs zgromadził fotografików praktycznie z całej Polski. Luda 2014, tu mamy jedno, po prawej jedno ze zdjęć takich ciekawszych. To jest cała nasza gmina, w takiej chyba piłeczce, prawda? Rynek Janowy, nie, Lidina, przepraszam, Rynek Janowy. 4 Jurajski Puchar Nowy Głoki, Mistrzostwo Potoku. 25 maja impreza bardzo duża. Ja tam myślę, że ponad 200 uczestników brało udział. Wybory do Europarlamentu
Gmina nasza zaprezentowała się, jeśli chodzi o frekwencję, dobrze, bo frekwencja, zobaczcie, wynosi prawie 18%. W Polsce była dużo niższa. 28 maja spotkanie z żołnierzami Armii Krajowej w sprawie pomnika na Opolonce. Byliśmy tam na miejscu. Tam teraz jest umiejscowienie taki głaz. Ten głaz ma być jeszcze postawiony na podwyższeniu. My byliśmy jeszcze na pamiątkach. Pamiątkowa. NDR Radomsko, rozmowa dnia z redaktorem naczelnym. Wyjazd studyjny z członkami Partnerstwa Północnej Jury, który odbył się w dniach 29 i 31 maja. Ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi gminy ulicy Majora Brzoska. To są te pieniądze, które dostaliśmy z powodziówki. W 100% dostaliśmy na to 500 000. Najlepsza oferta wygrała spółka pana Klucza za sumę niespełna 480 tysięcy. Umowa już jest podpisana. W poniedziałek już wchodzą do pracy. Gminny Dzień Dziecka odbył się w Jurajskim Grodzie. Trzeciego czerwca spotkanie z przedstawicielami Wojewody Śląskiego w sprawie ekshumacji Romów. Są to miejsca w okolicach, tu pan Artur na pewno wie, w okolicach Dyszczanowic, między Dyszczanowicami a Polonką. Komisja 3 czerwca obradowała Komisja Gospodarcza oraz Komisja Zdrowia Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego i na ten porządek obrad. Zresztą ten porządek został przedstawiony, także nie będę go czytał, bo w swoich sprawozdaniach szefowie komisji przedstawili. W NTL-u 3 czerwca również był nadawany program poświęcony inwestycjom gminnym. Tu mamy akurat umiejscowioną ścieżkę rowerową i no, największą naszą inwestycję jest tam mianowicie oczyszczanie ścieków. Zakup pompy szlamowej dla OSP Wyszczanowice. Nie wiem, czy to ten akurat model jest, ale chyba ten. Tak? Uroczystość otwarcia rozbudowanej oczyszczalni ścieków. I tu uroczystości brali udział znamienici goście, takie pan Sławomir Nowrowa, pani Marzena Maliszewska i wielu, wielu innych. Z 7 czerwca w Przyrowie odbył się 11 międzygminny przegląd zespołu budowy infrastrukturalnych. Muszę państwu powiedzieć, takie było moje odczucie, że nasz zespół najlepiej wypadnie to przez, ale tak mi się wydaje. Uroczystość poświęcona pamięci żołnierzy Armii Krajowej, jak zwykle odbywa się 8 czerwca każdego roku. I tam pod pomnikiem na parkingu w Siedlcu złożyliśmy wiązanki kwiatów. Był ze mną pan radny Bogucz. No i telewizja na Katowice w programie 9 czerwca nagrała program, który część państwa na pewno widziała. Myślę, że dobrze jest porównywać. Zobaczcie, jakie to jest ładne zdjęcie z daleka, jak wygląda jeszcze pałac ładny. To, że jest, jak się do niego podejdzie trochę bliżej. Dyrektor pan Stanisław Mitrów wręczył kamizelki blaskowe w dwóch szkołach, w gimnazjum Piasku oraz w szkole podstawowej w Wielsławicach. 14 czerwca odbyła się czwarta noc
muzealna, wszystkie miejsca były zajęte atrakcją i występy orkiestry dętej i zwiedzanie można było zwiedzić również pałac, także ci, którzy nie widzieli, no będą jeszcze panie dyrektorzy mieli okazję, nie? Zobaczyć tak, we wrześniu. Dzień Pszczelarza, również 14 czerwca się odbył w Pawianicach i tu też chcę podziękować panu Janowi Lankowi za organizację, bardzo fajna impreza. Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej odbyła się 16 i 16 również wymagaliśmy zmiany w statucie samorządowego ośrodka kultury i sportu w Janowie. 16 również obradowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Oświaty, też przedstawione zostały te punkty w sprawozdaniach. Spotkanie na temat propozycji zmian obwodów szkolnych. Tu tylko dodam, że przed samą sesją, właściwie już od 14, pani Leszczyńska do mnie zadzwoniła, ponieważ jest na takiej konferencji kuratorium w Katowicach i powiedziała, że jest zmian, to co powiedziała pani przewodnicząca wcześniej, nie konsultując się z nią, czy zmian obwodów nie można dokonywać po zgłoszeniu zapisaniu uczniów do szkoły. 18 czerwca wspólnie z komendantem policji, z organizatorami lata filmowego i z organizatorami Disco Polo rozmawialiśmy o bezpieczeństwie imprez masowych. Razem na leśniczym również brała udział w tym posiedzeniu. Najgorszą sprawą jest, jak wiecie, zapewne niezapomnienie bezpieczeństwa i porządku w tym rejonie 10-hektarowego lasu, który przylega bezpośrednio do Amerykana. No to jest po prostu prawie niemożliwe. No, gdybyśmy się w tym roku próbowali z tym zmierzyć, ale nie można się. Zakończenie 20 czerwca, zakończenie lukarskiej gminy Janów. Najpierw były mecze, wyłoniono zdobywcę tego pucharu z dużą przyjemnością. Wręczałem ten puchar klubowi sportowemu z Okupa, który zajął pierwsze miejsce. Dziękowałem również organizatorowi, panu Władysławowi Stefaniakowi. No i na koniec jeszcze odbyło się takie spotkanie na grobie, gdzie te puchary i dyplomy wręczaliśmy. Gminy Janów już wspominałem, bardzo powiem szczerze, byłem zaskoczony tym, że mamy tylu zdolnych, młodych ludzi. No i tych, którzy, bo zdolni ludzie sami się nie robią. Trzeba z nimi pracować i trzeba się nimi opiekować. Tutaj dziękuję bardzo pani, na ręce pani dyrektor z opisu za przygotowanie tej imprezy. No, było bardzo fajnie. Gdyby jeszcze deszcz nie padał, to już by było zupełnie. Ale nie było się nie. I tu bardzo miła wiadomość. Też chciałem pani dyrektor podziękować, dlatego że dzięki wspólnej inicjatywie, ale w wykonaniu przede wszystkim z opisu, z ROPS-u, otrzymaliśmy na świetlicę 80 tysięcy, prawie 81 tysięcy złotych. To jest kwota najwyższa w całym województwie śląskim. Żadna inna gmina takiej kwoty nie uzyskała. Tak. Tu jak widzicie, Czepurka dostała na stworzenie świetlicy 14600, Piasek 13, Bystrzanowice 17660 i to jest na stworzenie świetlicy. Natomiast na wzmocnienie działania zostały Pawianice, Lipnik i Siedlec. Więc bardzo gratuluję, bo jest to 80 tysięcy za darmo.
24 czerwca odbyła się dyskusja tu na tej sali na temat planu zagospodarowania przestrzennego w Zagorce, no i między 15 a 30 lipca można się przyjąć wnioski do projektu tego planu. Organizacja Dożyny Gminy Janów, planowany termin to jest 14 września, miejsce amfiteatr. No i w związku z tym, że jest to miejsce amfiteatr, no trzeba popracować trochę nad nim. Prowadzę już rozmowy z nadleśniczym, bo oni są właścicielami tego terenu. Już wystosowałem się pismo o wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu amfiteatru i szukamy pieniędzy, jesteśmy na dobrej drodze. Także jeżeli będzie się odzywał tam Święto, to Żydki, to za sam podnieśmy amfiteatr nie będzie wyglądał jak to zaczęło. Jeszcze chciałbym Państwa odniesieniu z opisu Pani Radnej Kaczmarek zaprosić na 9, tak? 9 lipca? O 16 czy o 17? O 16, tak? Pod pomnik, pod tą tablicę upamiętniającą powstańców. Środa. Także dziękuję i proszę Państwa o uwagę, jeśli macie jakieś szczegóły, to powiedziałem, bo sam proszę nie wszystko zgadza. Nie ma problemu. Bardzo proszę Pana Radnego. Ja chciałem tutaj powiedzieć, bo to jest ważne, ale chciałem też powiedzieć, że nie można pochwalić po części, bo od 2 miesięcy już można powiedzieć formalnie na terenie naszej gminy działa Gdańska Grupa Rowerowa. Już 40 członków, co weekend daje nam się, że tak powiem, spotykać i wjeżdżać programy różne trasy pomijają. Oczywiście zapraszamy też do rozmowy się sportu zdrowie. A rower naprawdę wyjątkowo, naprawdę dużo nawet lepszy jak piłka nożna i sportu zdrowie. Dziękuję bardzo. Ja z tej strony zapraszam Państwa sołtysów, wszystkich kierowników radnych do przemyśleń na temat dożynek, propozycji. Czekamy na te wszystkie Państwa uwagi, żeby to naprawdę były dożynki takie prawdziwe, wiejskie, takie jakie powinny być. Ja już wychodząc naprzeciw Pani sołtys Barbara Tomzie, powiem, że brakuje mi Pani świetlicy tutaj, że nie ma tam żadnej kwoty. Nie wiem dlaczego, ale myślę, że będzie to wyjaśnione potem w dyskusji. Dobrze? Dobrze, bardzo bym była zadowolona i wdzięczna Państwu, dlatego że my w tej chwili musimy światło tam założyć, a działka gminy, więc to też do Was niby zależy, żeby to te pieniądze były na to światło. Bo my nie możemy nic ani obrozić, ani nic, bo ani betoniarki się nie włączyli. Także bardzo proszę mieć to. Mamy rękę na górze. Przechodzimy do punktu 6. Interpelacje i zapytania radnych Państwa sołtysów. Ja pozwolę sobie wyjątkowo dzisiaj na prośbę Pani Radnej Powiatu Czesnowskiego, Marzeny Maniszewskiej, oddać mi teraz głos, ponieważ musi nas opuścić, aby potem z powrotem dotrzeć do wiaski na uroczystości. Także bardzo proszę Pani Radna. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca za zmianę tego porządku. Bardzo dziękuję Szanowni Państwo. Nawiedziłam się, przepraszałam, przeproszę jeszcze raz. Dzisiaj bardzo ciężki dzień. Komisja Zdrowia i sesja i zarząd i jeszcze jedno spotkanie, później chciałabym uczestniczyć w piasku również w tej gali gimnazjalistów, dlatego pozwolę sobie zająć teraz Państwu kilka minut, żeby później móc po prostu odejść do następnych zadań. Jak zawsze tradycją się stało, chciałabym w kilku zdaniach powiedzieć, co w tym okresie między naszym ostatnim spotkaniem a tym dzisiejszym się wydarzyło, na co Państwo mogą liczyć ze strony powiatu. Po króciutko wkrótce, a później ewentualnie od Państwa jakieś pytania czy sprawy do opinii.
dzisiaj na gorąco miałam informację z nadleśnictwa z Złotym Potoku, że zakończyła się budowa drogi zjazdu. Pan, myślę, raz jeszcze pan będzie wiedział, o co chodzi. W połowie drogi powiatowej do Wielkopolski, tam na tzw. Misią Górę. Tam, gdzie był problem ze zbudowaniem tego zjazdu na jezdni. Były ze strony nadleśnictwa, wszystko zostało wykonane. Teraz tylko czekamy w powiecie na dokumenty, żeby odebrać tą drogę. I byliśmy cały czas w kontakcie, ustaliliśmy, że jak oni zrobią swoje, my wejdziemy tam na tą drogę w kwestii pogłębienia rowów po stronie właśnie tego zjazdu, żeby no, ewentualnie spływ tego piachu z góry nie zamylał jezdni. Także to taka sprawa na świeżo dzisiaj, która się działa. Dzisiaj, jak pani przewodnicząca wspomniała, była sesja również Rady Powiatu, też sesja absolutoryjna, no bo to jest ten czas, wszystkie samorządy pewnie takie sesje teraz przeprowadzają. Większością głosów zarząd otrzymał absolutorium, także też bardzo z tego się cieszę. Przyjęliśmy również zmiany do budżetu na bieżący rok, ponieważ przy dosyć oszczędnej gospodarce finansami, a także w przeliczeniu wolnych środków, jakie nam zostały, będziemy robić drobne remonty dróg jeszcze w tym roku. Będą to nakładki kilometrowe, przeważnie mniej więcej w każdej gminie, żeby tutaj taki algorytm zachować. I w przypadku naszej gminy będzie to poprawa obłączy i jezdni na skrzyżowaniu w Żurawiu i w Piasku. Najprawdopodobniej to będzie odcinek łączący drogę krajową z przy skręcie na drogę powiatową w Piasku. To będzie gdzieś około kilometra w sumie, tak jak mówię, no na każdej gminie mniej więcej jednakowo, a ponieważ tam w Żurawiu bardzo są załamane te pobocza, bardzo są duże dziury, no to wymaga naprawy. Będąc przy drogach, chciałam również Państwu powiedzieć, że jak co roku, bo muszę się tutaj pochwalić, że powiat częstochowski bardzo prężnie wykorzystuje te środki powodziowe. Odbywa się to tak, że w styczniu składamy wniosek na pierwsze półrocze i później w okolicach czerwca na drugie półrocze, więc w tym roku, nie czekając jakby na sygnał z zarządzania kryzysowego, że już możemy złożyć, złożyliśmy wniosek o przyznanie tych środków na następne po półrocze. Myślę, że Państwu radni mogą wiedzieć, że to jest taka demokracja i każdy troszkę ciągnie na swoją stronę. Nie muszę tłumaczyć, że tego typu rozmowy przebiegają bardzo burzliwie, żeby każdy w pewnym sensie był zadowolony, ale udało się zatrzymać tą kolejność, która była w pierwszej połowie roku stworzona. Na pierwszym miejscu była droga Żeromskiego w Koniecpolu i tylko na nią dostaliśmy wtedy pieniążki. Ona się w tej chwili robi. Na drugim miejscu były dwa odcinki, które zostały z tej drogi, której Państwu kiedyś tutaj mówiłam, która była w czterech odcinkach. To były Rysławice, Czepulka, Żuraw i Lipnik, więc te dwa odcinki, które zostały, Żuraw i Lipnik, są jakby w tej chwili na pierwszym miejscu i czekamy na ewentualne środki. Proszę Państwa, oczywiście za kciuki, bo sytuacja jest dosyć trudna. Te nagłe deszcze, które trwają, tak okazjonalnie się pojawiają, ale właściwie ja tego nie pojmuję, ponieważ coraz to większe szkody wyrządzają. No, na Śląsku te ostatnie deszcze wyrządziły dosyć dużo szkód i obawiam się, boję się tego, że te środki, które wpłyną z ministerstwa, być może mogą być w tamtą stronę skierowane. No, niemniej jednak jesteśmy w kontakcie z panem dyrektorem Szczepąkiem w tej kwestii. Wartość tego zadania, o którym Państwu mówię, to jest ponad 6 milionów złotych, ponieważ jest dołączony też jeszcze fragment drogi na Mstów. Jest to jakby takie połączenie z Żurawiem po stronie Mstowa. Natomiast możemy to też rozbić na pewne odcinki. Niewykluczone, że jeżeli byśmy dostali te środki, to w ramach pewnej zasadności i myślę dobrego gospodarowania być może zostanie wyłączony z tego ten odcinek na Lipniku. I powiem Państwu, że chyba nie będę się temu specjalnie sprzeciwiać, bo jeżeli Wy dzisiaj Państwo macie w programie sesji podjąć decyzję w sprawie budowy tej drogi, wspólnej budowie, i jeżeli Waszą wolą przyjmiecie tą propozycję, żebyśmy to wspólnie zrobili z tych środków 2014-2020,
bo nie ma sensu w tej chwili robić tam fragmentu drogi, która pewnie później przy zrobieniu tej nowej będzie miała inną nośność, inne podłoże i której właściwie, no, który fragment trzeba będzie ominąć, no bo niesamowitą rzeczą byłoby, że buduje się teraz na przykład kilometr, a za rok będzie się wyrzucać i robić nowy. Ale mówię, to jest wszystko w kwestii dyskusji. W tej chwili jesteśmy na etapie podpisywania porozumień z gminami w zakresie tych zadań drogowych, które są objęte w tej perspektywie 2014-2020. Między innymi też czekamy na porozumienie z państwem. Nie wiem, czy pan burmistrz był wczoraj w tej sprawie rozmawiał, ale też wiem, że dużo będzie zależało od państwa radnych i to pewnie na dzisiejszej sesji się wydarzy. Następną rzeczą, jaką chciałam się z państwem podzielić, to te ostatnie jeszcze powodowały duże wypłomienia i tutaj wiem, że bardzo duży problem był na ulicy Benika Itisa, a ściśle mówiąc na procesjach przebiegających do ulicy Benika Itisa, a jeszcze ściślej mówiąc, bardzo mnie to boli, na posesji naszego pana radnego Lipowicza. Szanowni państwo, problem ten się powtarza i tu właściwie nie mamy na to dużego wpływu. My, jak sobie państwo przypominacie, zrobiliśmy przez dwa etapy drogę Benika Itisa 2 razy po 200 metrów plus nowy most. Natomiast problem leży gdzieś indziej. W mojej ocenie, a nie jest to jakby tylko moje zdanie, bo konsultowałam się tutaj z drogowcami, to nie do końca dobrze zostało zrobione odwodnienie rynku przy budowie tego rynku. To odwodnienie jest powierzchowne i wiecie państwo, że tam w tym wodnym potoku jest dosyć duży spad. Więc te studzienki, które są na Benika Itisie, nie są w stanie przyjąć takiej ilości wody przy intensywnych opadach deszczu. I na tym po prostu polega problem. Te studzienki są często czyszczone, tu tych deszczach również były czyszczone. Natomiast wymyśliliśmy w Powiatowym Zarządzie Dróg jeszcze taką rzecz, mianowicie, że ostatnia posesja przed mostem, patrząc z kościoła, tak, tam jesteśmy w tej chwili na etapie, szanowni państwo, już właściwie zlecono wykonanie tej czynności, mianowicie będą tam nowe przykanaliki i kratka odprowadzająca częściowo, ten przykanalik odprowadzający częściowo wodę do rzeki. Więc myślę, że jakby część wody z rynku i z tej pierwszej części Benika Itisa jest w stanie wpłynąć do rzeki. No może to w jakimś sensie uchroni przed tymi ogromnymi podpowieniami, które nam się pojawiają. I będziemy myśleć, co z tym zrobić. No pewnie dobrze by było, żeby zmienić jakby odwodnienie, ten sposób odwodnienia rynku. Chociaż to wiąże się oczywiście z dużymi kosztami i z przebudową tego, żeby to były kanały studzienki i tak dalej. No ale to zobaczymy, co te ewentualnie wstępne czynności dadzą, jaki to będzie tego efekt. Patrzę sobie tutaj szybciutko w ściągę. Szanowni państwo, chciałam jeszcze się z państwem podzielić takimi jakby dwoma informacjami z branży medycznej. No jedna to taka, wspominałam to państwu kiedyś, realizujemy szczepienie dziewczynek przeciwko HPV dziewczynek 12-letnich na terenie naszej gminy również. Są to szczepionki 3-latkowe, musimy to szczepienie zakończyć. Wszystkie chętne dziewczynki zostały objęte tym szczepieniem, jest duże zainteresowanie, jest fajny odbiór tych szczepionek. To, szanowni państwo, pomaga właściwie w takiej kwestii, która teraz jest modna, nawet na to zwrócił dzisiaj pan dyrektor sanepidu w swoim sprawozdaniu na sesji, ponieważ nie wiedzieć czemu taka się zrobiła teraz tendencja, że ludzie nie chcą szczepić dzieci. Szczególnie jak urodzą się małe dzieci, to rodzice decydują, że nie chcą szczepić. No myślimy, że to nie jest tak do końca dobry kierunek, więc jakby tego typu akcje promocyjne być może wzmacniają w ludziach to poczucie, że jednak te szczepienia są ważne i konieczne. Te szczepionki, które wybraliśmy w przypadku HCV, tak, to wczoraj najnowsze doniesienia mówią również o tym, że jest to szczepionka, która również będzie miała wpływ na niepowstawanie raku podpłucnicy. Także jakby taka szczepionka o szerokim spektrum działań. Pojawiły się już głosy i pytania, czy na przyszły rok powiat też będzie szczepił. Oczywiście ja mogę państwa zapewnić, że zrobię wszystko,
wszystko, żeby się w budżecie na przyszły rok w prognozach budżetowych znalazły takie pieniążki, ponieważ my mamy jedno założenie. Wydzierżawiliśmy szpital na Pomni, bierzemy za niego czynsz i możemy te pieniążki przekazać jakby w tym samym temacie, w tej branży medycznej, robiąc różne programy zdrowotne. A jeżeli mowa o szpitalu, to chciałam Państwa poinformować, że we wtorek 1 lipca o godzinie 11 będzie uroczyste otwarcie szpitala w Blachowni, który już od 1 lipca będzie przyjmował pacjentów. Z dzisiejszych informacji wiem, że już od godziny 6 rano będą przyjęcia, osoby zaczynają się operacje. Wszystkie te oddziały, które były do niedawna w szpitalu w Blachowni, będą dalej funkcjonować. Jesteśmy właściwie inny, tylko dzierżawca, Polska Grupa Medyczna jest na etapie podpisywania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jedynie tylko względy proceduralne, mianowicie 8 dni na odwołania, które są oczywiście zupełnie, należy przyjąć to spokojnie, bo pewnie był jedynym dzierżawcą, który stawał do tego konkursu, więc sam nie będzie się też od tego odwoływał. Więc na pewno ta umowa zostanie podpisana. 1 lipca rusza szpital. Jest tam w tym szpitalu, jest on odnowiony, wymalowany, jest wybudowana nowa izba przyjęć, naprawdę XXI wieku i myślę, że mieszkańcy powiatu będą mieli teraz łatwiejszą dostępność do oddziałów szpitalnych poprzez to, że szpital Blachowni rusza. Także nie życząc nikomu, jeżeli macie Państwo w swoich środowiskach, rodzinach jakieś problemy zdrowotne i taką sytuację, że potrzeba jest korzystania z oddziałów podstawowych, oddziałów szpitalnych, to zachęcam, zapraszam, ponieważ wiem, że w wielu szpitalach są po prostu kolejki. A tutaj to się otwiera, więc na tym etapie początkującym nie ma kolejek w zapisach i pewnie te potrzeby zdrowotne mogą być zrealizowane w miarę szybko. To tyle, co ja chciałam Państwu przekazać. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, uwagi, to bardzo proszę. Bardzo proszę. Mam pytanie, czy zostały poczynione jakieś środki z województwem dogadania się odnośnie odgodnienia tej drogi? Ja powiem Państwu, celowo nie wspominałam o tej drodze wojewódzkiej, chociaż mam ją tu zapisaną, nie ukrywam. No bo właściwie nie mam dla Państwa dobrej wiadomości. Ta droga wojewódzka jest przewidziana, jeżeli chodzi o samorząd województwa szybskiego. Zgłosił ją sobie do tego właśnie rozdania unijnego 2014-2020. I raczej nie ma takiej możliwości, żeby coś w tym roku w tym temacie zostało zrobione. Po prostu ta droga będzie robiona z pieniędzy unijnych. Nie z pieniędzy marszałka, tylko z pieniędzy unijnych. Ja przez te wszystkie lata udziłam się, zresztą były takie zapewnienia, myślę, że Pan Wójt tutaj może to potwierdzić w rozmowach z różnymi decydentami w kwestii tej drogi, że była szansa, żeby to zrobić wcześniej. I tutaj posłużę nawet się nazwiskiem. Pan marszałek Leszczewski to nam osobiście obiecał. Ale wiecie Państwo, jak to w polityce bywa, Pana marszałka Leszczewskiego już nie ma. I myślę, że na problem został. No tak jak każdy samorząd, marszałek boryka się z trudnościami finansowymi, więc na pewno będzie to zrobione. I powiem Państwu tak, no już tak długo czekamy, no to może poczekajmy jeszcze, nie wiem, do przyszłego roku, może w przyszłym roku. Mieliśmy obiecane w 15. Tak. No więc w 15 roku, no mówię, do przyszłego roku, no bo to jest ten 15, może to będzie zrealizowane. Ja powiem tylko tyle, tak na pocieszenie i siebie również, bo też korzystam z tej drogi i wiem, że ona jest fatalna i wiem, że były problemy z opokrzywnią przejść, bo kałuże stały i tak dalej, ja to wszystko wiem. Ale pocieszam się tym, że chociaż ta droga u marszałka jest na liście do zrealizowania w nowym programowaniu unijnym. A wierzcie mi Państwo, na terenie powiatu mamy szereg dróg wojewódzkich, które nie wiedzieć czemu, albo wiedzieć z różnych powodów, nie znalazły się na tej liście. Więc no po prostu jest ta szansa. Mamy to jakby to zapewnienie, że jest zatwierdzona i będzie na pewno zrobiona. Czyli Pani Rada mówi, że mam poczekać z odwodnieniem do przyszłego roku? Chodzi o odwodnienie, nie o całą drogę. To jest wszystko połączone w jednym projekcie. Ale trzeba się zrobić z tym odwodnieniem, tak? Może być takie sytuacje, że będziemy czekać na kolejną burzę i kolejne zadowolenia w tych samych mieszkańców.
Szanowni Państwo, ja powiem tak, przyjeżdżając tutaj do Was na sesję, no dzisiaj miałam tego czasu naprawdę mało, to latam po urzędzie, jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg i różne ważne wydziały i pytam na bieżąco, co się zmieniło i tak dalej, żeby Państwu powiedzieć. I zapewniam Was, że zawsze po sesji robię podobnie. Więc jutro znów to zrobię. Ja po prostu pójdę znów jutro do powiatowego zarządu dróg, powiem, jakie są Państwa oczekiwania, jakie są problemy, które znam, ale powiem, że tutaj radni, prawda, oczekują tego i tego i będziemy działać, no, będziemy atakować, będziemy działać, no, jaki będzie tego finał, no, będę Państwa informować. Gdyby to tylko od nas zależało, Szanowni Państwo, no to wzięłabym na klatę, no nie zrobiliśmy, nie wiem, coś albo zrobimy, a to jest Państwo w Państwie. Powoduje to, że dwie posesje po prostu toną i nie możemy czekać na to, że może drogę zamiana 2015-2016. Bo ja już nawet tutaj rozmawiałem z mieszkańcami, po prostu wyjdziemy na drogę, zablokujemy drogę, zrobimy manifest publiczny, zmienimy trasę telewizyjną, nie może tak być, że będziemy czekać na gwiazdkę z nieba, która może spać. Bo obietnice już są od kilku lat o tą drogę i mieszkańcy cały czas o to mają pretensje. Mało tego, została wykonana rura, która jest zostawięta w odpływ stary, który nie przyjmuje takiej ilości wody i to nic kompletnie nie daje, nie ma szansy, żeby to odbierać. I czekanie na nic to nie daje. Tu wystarczy wkopać kolejną rurę, która odwodni po prostu ten odcinek na samym końcu, ale przez ten chodnik, poświęcając ten chodnik na tę drogę, można wtedy poczekać na chodnik, który jest poprawy stanie. Ale odwodnić. Tu jest bardzo prosto pytanie, to nie jest jak nakład, ale uratuje do tych mieszkańców, bo przecież ulewy będą teraz przez wakacje przykładowo co tydzień, co dziesięć ludzi kopają. Nie może tak być. Mało tego, cały czas my wkładamy w to pieniądze z własnej kieszeni, bo wszystkie służby ochotnicze straży pożarnej, które przyjeżdżają, też nas kosztują i podobne. Także to są polskie karty, którzy tam mieszkają. Mało tego, tak w tych domach fundamenty cały czas są naciągnięte wodą, bo ta woda tam stoi, zrobiła się z tego po prostu jedno rozlewisko i te domy zaktywują do zburzenia, bo to nie wytrzyma w tym momencie. Także nie możemy czekać rok, może dwa, bo ktoś powiedział, że to zrobimy finansowanie tak i tak. Po prostu musi być zrobiona naprawdę jedna wielka akcja, która po prostu pozwoli, bo też docelowo na jakiś okres czas poświęcając ten wodę po prawej stronie, bo tam dosłownie ile? 150 metrów może? Nawet nie, 100 metrów, żeby wykonać i położyć rurę, która to odwodni i temat jest załatwiony, tylko nie o przekroju 200, tylko przynajmniej, nie wiem, jakaś 300 czy 400 i wystarczy. Proszę? Taka rura nie jest dla mnie. No nie, to nie będzie taka rura, że nie jest dokładnie. Panie radny, ja powiem tak, ja myślę, że nie do końca uczciwe jest stwierdzenie, że czekamy na różni na wierzchni, bo ja tu Państwu mówię, że to jest zaakceptowane i wiecie Państwo, jak to bywa, też piszecie projekty unijne, też zgłaszacie do różnych konkursów i skoro jest to rozstrzygnięte, to na pewno to będzie. Ja tu nie opowiadam Państwu dłuższych na wierzchni. Pragnę podkreślić, że jest to droga wojewódzka. Tak jest. Więc ja mówię, zrobię wszystko co z mojej mocy, żeby interweniować poprzez powiatowe zarządy dróg i żeby tą sytuację zmienić, przynajmniej rozpocząć tą zmianę. Mówię, gdyby to była droga powiatowa, nie ma sprawy, mogę przyjąć wszystko na klatę, no nie do końca tu w tej sytuacji jakby mogę się czuć, aby z tej pewnej bezczynności. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć Państwu, że jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć i mi uciekł. No na pewno to jutro przekażę, co Pan tutaj mówi w kwestii tego odwodnienia, no zobaczymy. A, już wiem. Jeszcze dalszy ciąg, jak do Pana wypowiedzi chciałam się odnieść. Myślę, że media i jakieś protesty mogą nam tylko pomóc, nie zaszkodzić. Oczywiście. Znaczy ja nawet tutaj uważam, że też w końcu sobie polecałem, bo szczerze mówiąc, poszedłem się bardzo pomocy. I szczerze mówiąc, wystarczy sobie w relacji wideo z takiej sytuacji, bo to jest po prostu dla mnie jakaś paranoja. Ludzie mieszkają w domu, przychodzi i ulewali. Ja już wiem, że jak wyje sena z uchwał, to podczas ulewy, to ja wiem, że już ludzie domy. To jest normalna sprawa i oczywista nie od dzisiaj, nie od wczoraj. To jest od 3 lat coś takiego. Ja robiłam zakupy w Janowie i Pani Kołowie rozmawiała, że jadą straże to podokać, zaczęły jej wyzywać, że ta droga źle zrobiona, powinna pisać, jak rozwój i tak dalej.
zalegli. Na szczęście chyba nie zidentyfikowały mnie w tym momencie, ale zobaczyłam się. Nie o co chodzi. Żeby wspólnie zrobić tutaj, tak mówię, zrobić pogląd, rower na numeru i te zdjęcia, mamy dokumentację, jechać w tym miejscu, pokażę, jak to wygląda po każdej ulewie, bo wszystko jest tak. Jak najbardziej, jak najbardziej, zarzucam w końcu. Ja tylko chciałem powiedzieć, proszę Państwa, dlaczego tutaj akurat dwóch radnych zwraca się do Pani Radnej Powiatowej. No dlatego, że ta sytuacja się zaczęła po skończeniu drogi w wynikach pisach, gdzie została podniesiona ponad 100 metra i po prostu nie ma odbiorcy. A z drugiej strony, no oboje jeździliśmy do wojewody w sprawie tej drogi 793, czyli drogi wojewódzkiej. I obiecują od 2010 roku, że będą robili. Sami przecież widzicie, jak się jedzie, że bez przerwy ekipy tam stoją, mierzą, robią, zapisują. Kiedyś to nas spotka, ale kiedy? No, ja już zapomnę się tam, że jedzie. Dziękuję bardzo. Ja tutaj mam takie pytania z tej kwestii drogowej, z Pani Radnej Kwiatowej. Ja tylko chcę, bo byłem wywołany poniekąd do tablicy, więc ten zjazd dzisiaj góry został wykonany dokładnie we wtorek, zostały zakończone prace. Powiem, że dla oka to wygląda bardzo pięknie, ładnie, tylko teraz czekamy na sprawdzian, więc naprawdę duża ulewa, jak to stara, bo cała ta procedura ta inwestycja została wykonana fachowo, no i myślę, że tylko teraz czekamy na sprawdzian. Co z Zajca czy nie? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Pani Radna, to mam taką prośbę. Wybieram się do punktów powiatowych. Na ulicy Górskiej, konkretnie przy posesji Pana Magiery, tam jest po prostu wypłycony ruch i jak są te gwałtowne opady deszczu, to woda po prostu wypływa i zalewa mu łąkę, no bo jest łąka poniżej tego rogu, a wypływa już poniżej. Trzeba by było tylko przedłużyć do najniższego punktu. Ja zresztą prowadzę też tam rozmowę z jednym z właścicieli, który wyraził zgodę na to, żeby tą wodę przepłynąć w kierunku punktowej kręgi. To jest druga kwestia. Tu bym prosił Pani ewentualnie, jeśli zadziałała Pan Zalewski. A trzecia kwestia to jest taka, no, że ubolewam, że zostało uwzględniono z tych rezerw, jakie tam powiat miał odnośnie tej drogi powiatowej Cokolwiek Teodor, a konkretnie poczytani o tych powodach, które tak powiem, są zagłębione i one spadają duże niebezpieczeństwo, bo w niektórych miejscach po prostu no, woda może nie wybuchała, ale jeżeli koła spadają w kałuże, to wybijają doły i to naprawdę duże już po prostu różnice między nawierzchnią asfaltową a poboczem. Także tutaj Pani Radna połowa. Proszę szybko odpowiedzieć. Szanowni Państwo, tak oczywiście w Cokolwiek Teodorów wiem, o co chodzi. I tutaj też w miejscach najbardziej newralgicznych w ramach bieżącego utrzymania będą te pobocza podsypane. Ta droga nie może być, może i mogła być, ale to od nas nie zależało. Nie jest przewidziana do jakiejś gruntownej przebudowy, a wynika to tylko z tego, że komisja wojewody, która jeździła po naszych drogach i kwalifikowała do środków powodziowych, tą drogę odrzuciła, twierdząc, że ona jest w bardziej dobrym stanie. Dlatego ta droga powiatowa może być jedynie poprawiana, budowana, ulepszana tylko i wyłącznie z środków powiatu na tą nowy. No, nie ma takiej możliwości. My nigdy nie robiliśmy, odkąd ja jestem 4 lata, Szanowni Państwo, nigdy żadnej drogi środków powiatowych, bo zawsze się sięga po jakieś fundusze, bo to są ogromne koszty, więc na pewno w tych newralgicznych miejscach, rozmawiałam z Panią Dyrektor też na ten temat, będą te pobocza poprawione. Ale jeżeli chodzi o wodę, Szanowni Państwo, to nie jest tak do końca wina, nie wiem, drogi powiatowej, powiatu. Jest jeden podstawowy problem. Mieszkańcy zasypują rowy. Na Teodorowie jest takie miejsce, bo byłam tam z Panią Dyrektor, gdzie widać ślad poprzecznie przechodzącego rowu, na którym jest płot graniczący między dwoma posesjami.
i ludzie nie chcą się zgodzić, mając nawet duże podwórka, żeby w granicy swojej posesji przeprowadzić ten poprzeczny ruch. No gdzie ta woda ma odejść? No ta woda gdzieś musi odejść. Przez 4 lata jeździłam, nie wiem, najwięcej razy byłam na Lipniku, żeby tam zrobić odwodnienie drogi powiatowej. Tam też musi być odprowadzenie tej wody. No cóż z tego, że będzie rów, jak gdzieś ta woda z tego rowu musi odejść. I takie są przepisy, i takie są zasady, i takie jest prawo natury. Jak będzie odprowadzenie wody, ja powiem Państwu, zrobilibyśmy to już dawno. Odprowadzenie na końcu Teodorowa przy drogach powiatowych, na odwodnienie przy drogach powiatowych i w Lipniku. Tylko nie ma tego poprzecznego, tej poprzecznej możliwości odprowadzenia wód z rowów przy drogach powiatowych. Też mamy przewidziane środki w wysokości tam chyba 500 tysięcy, jak się nie mylę, żeby na powiecie jeszcze po prostu poprawić tą gospodarkę odpływową w kwestii poszerzenia, powiększenia rowów. Ale mówię, jest mi przykro zawsze, jak mi te pieniądze jakby uciekają z możliwości skorzystania na naszą gminę, bo wiem, że nie ma gdzie tej wody odprowadzić. A jeżeli chodzi o sprawę tutaj właśnie, co Pan porusza, Pana Magiery, to jest ten sam problem. 4 lata Pani Dyrektor z Panem prowadzi dialog w tej kwestii, żeby właśnie prywatny właściciel zgodził się przeprowadzić ruch przez pole, chyba nie uprawiane tam, przez łowy nie uprawiane. Ale ileż to znowu ten ruch daje, żeby można było zrobić to poprzeczne odprowadzenie. Ja na pewno zwrócę na to uwagę, bardzo dziękuję. Teraz jak wejdą nasze ekipy i będą powiększać te rowy w nowo wyrysowanym zjeździe, to przecież mogą się tam kawałek w górze zastąpić do drogi. I do najniższego miejsca, tak jak Pan mówi, punktu, no ale w najniższym punkcie też się zbierze, ale też się będzie rozwijać. Muszą być to odprowadzone. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Radnej Powiatowej. Jak Pani widzi, sprawy już minut nie jest bardzo dużo. Ja proponuję wyznaczenie terminu dyżuru. Chociaż raz na 2 miesiące godzinkę poświęcić w naszej gminie, bo sprawy jest tak dużo, tyle zapytań. Tak, i wtedy spotykać się z wszystkimi, którzy chcą zapytać, proszą o pomoc. Dziękuję bardzo, proszę jeszcze bardzo.
protokolowej o wyjaśnienie sytuacji dla jasności, jeśli chodzi o dofinansowanie świetlic, tutaj o których Pan mówił w sprawozdaniu, żeby to było jasne, że to nie będzie kosztować nas nic, bo będzie nas też kosztować ze wkład własny z dużą kolegą. Chciałbym Pani Sekretarz wyjaśniła sytuację. Drugi temat też mam, chciałbym się dowiedzieć, o co chodzi, jeśli chodzi o rozbudowę świetlicy w Czepówce, na czym ona polegać, ta rozbudowa i do jakiego celu, jakie koszty, ile ponownie są finanse na to. I trzeci temat, też taki ważny dla mnie, sytuacja, jaka dzieje się w szkole w Wilczance, z szóstych klas, sześcioro dzieci, z tego co wiem, przenoszą się, nie wybierają szkoły gimnazjum w Piasku, tylko w Lelowie. I też chciałbym tutaj sprawiać, bo to jest uważam bardzo ważny temat, dlaczego dzieciaki wybierają inne wymienienie naszą. I to tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję Państwu radni. Bardzo proszę Pan Radny, Adam Dziękuję. Ja chciałem zgłosić, jak będzie miał sesji, bo myślę, że będzie dłużej jak o 17. To zależy od nas. No widzę, że się przeciąga, to jeszcze raz chciałem podziękować wójtowi za posprzątanie liści i piachu na ulicy Kosynierów i Dębowej i bardzo kolejną ulicę chciał zgłosić koniec Polską, bo ona już tam zarasta i myślę, że tam posprzątanie jej jest bardzo istotne, gdyż podczas tych gwałtownych naszych burz, które mamy w tym roku, te kratki i te nasze studzienki są zamulane przez piach. Dziękuję bardzo. No nic. To jeszcze bardzo proszę Pan Radny na razie cisza. I druga sprawa jeszcze, czy będą te dziury na asfalcie załatane, to od strony Julianki, no i tutaj od krzyżówki zaraz też są dziury, żeby to jakoś załatać, bo no, coraz większe dziury. Dziękuję. Bardzo proszę, Pan Sołtys Teodorowa. Pani Przewodnicząca, Pani Wójcie, Szanowni Państwo, od dłuższego czasu tak mówię takie pytanie, siedząc tutaj na tym krześle i obserwując, co się tu dzieje, może mi ktoś odpowie, albo Pani Przewodnicząca, albo Pan Wójt, bo tak startując do tych wyborów, mieliście swoją drużynę, że tak powiem, i tak się gdzieś porobiło, że Waszym zawodnikom z Waszego tego teamu nic prawie nie pasuje, co Wójt robi, natomiast od konkurencji bardziej mi się to zgadza. Tak, czy Pan Wójt ich oszukuje, czy zmienił reguły w trakcie gry? O co tu chodzi? Jakby tak to oświecił, bo... Demokracja! Tak, bardzo... Jedno słowo, demokracja! Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę Państwa. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, ja króciutko, ponieważ czas nas nagli, chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na piknik do Lipnika w najbliższą niedzielę. O godzinie 12 będzie uroczysta odpustowa msza święta, natomiast o godzinie 15 rozpoczynamy piknik i serdecznie Państwa zapraszam. Będą występy naszych artystów, będą atrakcje dla dzieci. Będzie nam bardzo miło w imieniu mieszkańców, w imieniu
kolegi radnego Józefa Kaweckiego serdecznie zapraszam i po cichutku pozwolę sobie rozdać Państwu zaproszenie. A Panią Przewodniczącą proszę o kontynuowanie. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Wojcie, Radni i Sołtysi. Chciałem zapytać Pana Wojta, ponieważ była obiecana kwestia oświetlenia na łączkach w Pucisku. Niestety do chwili obecnej realizacja tego nie została podjęta. Druga kwestia przeorganizowania działki u Pana Kalety. Też ten temat się ciągnie od wielu, wielu sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Bardzo proszę. Ja mam prośbę, żeby ta ekipa sprzątająca te kosze przy przystankach, przy tych altankach, żeby częściej to sprzątała, bo są kupy śmieci posprzątane, a później psy to rozgrzewają. Czy jakoś systematycznie błyskami, co to się wydarza? Dziękuję. Pan Sołtyski, Liński, Kwiasy. Proszę o informację w sprawie tego moru, że już by wspominał, że jest ma być zrobiony jako dewizorium. I później o tym moru tutaj Kwiasy nad stawem. Następna sprawa. Proszę o uczniowie usterki na chodniku biegącego, że dwie rabaty są urwane i kostka podrywana jest przy wieży do szkoły do gimnazjum. Od strony miejscowości. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa?